tutoriale dowiesz się, jak połączyć sterownik Nevo Sky Direct w celu konwersji samochodów wyposażonych w silnik grupy WAG 1.8 TSI, 2.0 TSI typu Dual. Silniki Dual posiadają pośredni i bezpośredni wtrysk benzyny. W zależności od warunków pracy sterownik benzynowy przełącza się pomiędzy poszczególnymi trybami. Przy niskich obrotach silnika i niskim obciążeniu system pracuje na wtrysku pośrednim. Natomiast przy wysokich obrotach silnika i wysokim obciążeniu silnik przełącza się na wtrysk bezpośredni. Pamiętaj, dla tych silników wymagane jest zastosowanie sterownika KME Nevo Sky Direct w wersji RL. Film dotyczy jedynie silników 1.8 TSI i 2.0 TSI Dual z grupy WAG. Pokazany sposób nie zadziała w przypadku innych jednostek. Samochodem demonstracyjnym jest Seat Ateca 2.0 TSI, 140 kW, 190 koni z 2018 roku. Aby prawidłowo podłączyć system KME Nevo Sky Direct, należy dodatkowo zlokalizować czujnik ciśnienia niskiego. Przewód sygnałowy tego czujnika należy przeciąć i podłączyć do drugiego kanału emulacyjnego sterownika gazowego. Specjalny schemat podłączenia dostępny jest w programie. Takie podłączenie umożliwi użycie emulacji ciśnienia niskiego ECN. Emulacja ciśnienia niskiego znajduje się w zakładce Emul, Emulacja 2. Jest niezbędna do prawidłowego ustawienia samochodów grupy WAG z silnikiem Dual. Wymusza ona pracę tylko na wtrysku bezpośrednim. Włączenie tego mechanizmu powoduje pojawienie się komunikatu o błędzie ciśnienia niskiego w OBD. Aby temu zapobiec, należy włączyć mechanizm kasownik i wybrać szablon dla silników Dual z grupy WAG. Częste kasowanie w OBD jest niewskazane dla tych silników, dlatego należy zaznaczyć opcję zapobiegaj częstemu kasowaniu oczekujących błędów OBD. Pamiętaj, samochód może być wyposażony w więcej niż jeden sterownik OBD. W takiej sytuacji wskazane jest wybranie opcji podłącz tylko do wybranego sterownika OBD. Sterowniki z grupy WAG mogą być wyposażone w cyfrowy czujnik ciśnienia wysokiego. W takim przypadku, aby system KME Nevo Sky Direct działał prawidłowo, konieczne jest użycie na kanale pierwszym emulacji CWO ciśnienie wysokie z OBD. W tak przygotowanym samochodzie można rozpocząć proces kalibracji. Pamiętaj, podczas zbierania mapy na benzynie konieczne jest wymuszenie pracy na wtrysku bezpośrednim. W tym celu w zakładce Emul Emulacja 2 należy wybrać opcję Wymuś emulację na benzynie, co wymusi pracę na wtrysku bezpośrednim. Wymuszenie na benzynie przestanie działać kilka sekund po rozłączeniu z programem. Dalszy proces kalibracji systemu KME Nevo Sky Direct odbywa się standardowo, jak dla pozostałych silników.